Cześć! Witajcie w Kurierze Akademickim. W tym odcinku podpowiemy Wam, co zrobić, żeby ze studiów nie wylecieć. Pokażemy, jak studenci AWF-u postanowili zadbać o przyszłość polskiego sportu. A oprócz tego wiele więcej studenckich tematów. Zostańcie z nami. Gra miejska. Dla rozrywki i poznasz miasto trochę. Sposób na sesję. Jestem nastawiony, że jest to do przeżycia. AWF dzieciom. Impreza, którą dzisiaj organizowaliśmy, była naszą pracą dyplomową. Sesja, egzaminy i nerwy. W natłoku zaliczeń łatwo może nam się powinąć noga. A ambitny plan zdania wszystkiego za pierwszym razem to często tylko pobożne życzenie. Kiedy nie należy się przejmować, a kiedy jesteśmy o krok od skreślenia z listy studentów? O tym w kolejnym materiale. Każdy student chce, żeby sesja minęła szybko i bezboleśnie, a indeks wypełniały same piątki. Warto jednak pamiętać, że egzamin niezdany w pierwszym terminie to tylko jedna z kilku okazji do zaliczenia przedmiotu. Każdy ze studentów ma dwa podejścia. To są te podejścia, które mu przysługują. Pierwsze to właściwe, drugie z założenia poprawkowe. W tych kwestiach nie trzeba o nic wnioskować, o nic się ubiegać. Nie wszędzie jeden oblany przedmiot oznacza konieczność zaliczenia go warunkowo w następnym roku. Przykładem jest Uniwersytet Przyrodniczy. Zależy to od dziekana. Nieraz jest warunek, jeżeli to są dwa główne przedmioty na danym semestrze, dwa trudne przedmioty, to wtedy jest warunek. Ale często dziekani puszczają z dwoma również przedmiotami na kolejny rok. Ubiegających się o warunek interesuje przede wszystkim, ile będą musieli za niego zapłacić. Stawki wyznaczone w zależności od liczby godzin powtarzanego przedmiotu. To są stawki z przedziału od 200 do 300 zł. Wszystko jest dla ludzi, warunki także. Jak więc wygląda cała sytuacja ze strony studenta, który najpierw musi zadbać o dopełnienie wszystkich formalności? Jedynym moim wysiłkiem związanym z egzaminem komisyjnym, związanym z formalnościami, po prostu było napisanie odpowiedniego podania i po czekaniu 15 minut może, żeby złożyć to podanie do rektora, do dziekana. To wszystko. Na publicznych uczelniach system jest podobny. Po niezaliczeniu czeka nas kampania wrześniowa. Zawsze możemy też zdecydować się na szybszy egzamin komisyjny lub opłacić warunek. Możliwości jest wiele, a na studiach pierwszy niezdany egzamin to wcale nie koniec studiów, tylko początek walki o sukces. 50 edycji w całej Polsce, z czego ponad 30 w samym Poznaniu. Historyczne, sportowe, fantastyczne. Po to, żeby się integrować i poznawać miasto. Ogromna plansza, gracze wcielający się w różnorodne role, wielkie pionki i kostki do gry. O czym mowa? Zobaczcie sami. Pomysł zrodził się, kiedy ludzie podobno mieli to szczęście, że nie posiadali internetu i telewizji. Już w latach 30. XX wieku gra miejska zaczęła podbijać serce Amerykanów. W sercu Poznania też można było bić się o to, kto pierwszy zawładnie miastem. Instrukcja obsługi jest prosta. Mamy gigantyczne kostki do gry, gracze poruszają się po planszy, zdobywają kody po to, żeby iść na następne pola. Oczywiście, żeby wygrać, ale również... Żeby się pobawić dla rozrywki i poznać miasto trochę. Każdą grę miejską tworzy grupa osób, która najpierw wszystko wymyśla, potem testuje, a na końcu czuwa nad jej przebiegiem. Wolontariusze czekają na każdym etapie gry, sprawdzają wykonane zadania i dają następne. Właśnie mamy tutaj kostkę i trzy różne osoby kulają po jednym razie i od ilości wykulanych oczek zależy, ile będą mieli zadań do wykonania. W grze każdy może wziąć udział, jednak warto komponować drużyny według przepisu Kasi, tak żeby wszyscy się uzupełniali. Michał bardzo dobrze zna historię piłki nożnej, Janka wszystkie haki i myki różne. Adam może bardziej sprawnościowo, ja może logicznie, a Natalia? Natalia tutaj, tak, całokształt, tak. A całokształt maluje się kolorowo, ponieważ twórcy gry miejskiej pomyśleli. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby robić też takie gry, które można robić cały czas, przechodzić kiedy się chce. I tak oto powstała pierwsza gra planszowa, Poznania odkrywamy miasto. W której etapy, od kolebki państwa polskiego w X wieku, mają doprowadzić do wybudowania ratusza poznańskiego w wieku XVI. W chwili ukazania się na rynku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
nawet do tego stopnia, że kupowana jest przez obcokrajowców. Możliwości jest więcej niż oczek na kostce do gry, więc jak się w tym wszystkim mają odnaleźć studenci? Oferta studencka jest troszeczkę inna od tej oferty dziecięcej. Przede wszystkim zaczynamy od gier imprezowych, czyli na spotkania towarzyskie przy, powiedzmy, nie wiem, jakimś takim studenckim spotkaniu. I potem przechodzimy do gier bardziej rozwiniętych. Jednak w grę wchodzi prawdziwa miejska integracja w plenerze. Dobra mina do dobrej gry gwarantowana. Mimo, że tym razem kosz na hali zawieszony był nieco niżej, to duch rywalizacji był na najwyższym poziomie. Zobaczcie, jak studenci AWF-u dbają o najmłodszych sportowców. Akademia Wychowania Fizycznego nie tylko stawia na trening studentów, ale przygotowuje parkiet już dla najmłodszych. Impreza, którą dzisiaj organizowaliśmy, była naszą pracą dyplomową na trzecim roku kierunku sport na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. No i generalnie od początku do końca my tę imprezę organizowaliśmy. Koszykówka dla nas przede wszystkim zabawa, a tutaj także zdobycie cennego zawodu trenera drugiej klasy. Tegoroczny mini basket show to już 34. edycja turnieju z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi koszykarze podczas turnieju byli pod czujnym okiem studentów. Chodzi nam o to, żeby grupa studencka, która jest na specjalizacji trenerskiej, oprócz wykładów, zajęć teoretycznych, miała również praktyczną możliwość zastosowania tej wiedzy w trakcie organizacji różnych imprez, bo tutaj studenci musieli przygotować projekt tej imprezy, musieli ją przeprowadzić, musieli sędziować i zresztą nie tylko tu podczas tej imprezy, ale w całym turnieju, także mieli doskonały sprawdzian ich umiejętności na ten czas, a niedługo trzeba powiedzieć, że oni będą już mieli egzamin trenerski, w najbliższym czasie będą mieli obronę pracy dyplomowej i będą już otrzymywali stopień trenera drugiej klasy koszykówki. Ze sportowym pozdrowieniem życzymy, aby końcówka sezonu nie przyniosła ani koszykarzom, ani studentom żadnych dramatycznych dogrywek. A teraz przegląd najważniejszych informacji z akademickiego Poznania. Dobra wiadomość dla wszystkich szukających skupienia i ciszy. Akcja Nocne Randebu powraca. Do 30 czerwca czytelnie Biblioteki Uniwersyteckiej będą otwarte od poniedziałku do piątku do godziny 2 w nocy. W pakiecie Wi-Fi i atmosfera sprzyjająca nauce, czyli wszystko, czego potrzeba studentowi w czasie sesji. Nie trzeba już zgłaszać zaginięcia legitymacji, żeby cieszyć się zniżkami studenckimi jeszcze kilka miesięcy po ukończeniu studiów. Dotychczas obowiązkowo absolwent musiał zwrócić legitymację w dziekanacie. Z rozwiązaniem przyszła nowelizacja ustawy, dzięki której legitymację można zachować. Jej ważność potrwa do końca października roku ukończenia studiów, tak więc śmiało możecie cieszyć się przywilejami do końca wakacji. W poprzednim odcinku mówiliśmy o rozpoczęciu rekrutacji na studia. Dziś przypominamy, że kandydaci na studia w bieżącej rekrutacji nie są objęci reformą szkolnictwa wyższego. Tym samym drugi kierunek studiów wciąż jest bezpłatny. Jest to ostatnia szansa dla ambitnych, by uniknąć dodatkowych opłat za studia. Do 1 lipca można oddawać głosy na uczestników trzeciej edycji stypendium z wyboru. Konkurs pozwala studentom i absolwentom uczelni wyższych zdobyć ustaloną kwotę na spełnienie dowolnego marzenia. Rekrutacja jest już zamknięta, ale można oddawać głosy na wybranych kandydatów na tej stronie internetowej. Może za rok i Wam się poszczęści. Choć w Dzień Świętego Jana nie handluje się już zbożem ani wełną, to kupiecka tradycja przetrwała do diś. Między 9 a 24 czerwca Jarmark Świętojański jak co roku przyciągać będzie bogatym programem kulturalnym. Wyjątkiem od reguły jest miejsce jarmarku. Tym razem niezbyt reprezentacyjne, ale nie lokalizacja w tym wypadku jest najważniejsza. Przez 16 dni w ramach otwartej sceny przewidziane będą koncerty młodych kapel. Zgłoś się już dziś i zagraj na jednej z największych imprez kulturalnych w Poznaniu. To już wszystko na dziś. Zaglądajcie na naszego Facebooka i nasz kanał na YouTubie. Widzimy się za 2 tygodnie, a tymczasem powodzenia na egzaminach. Cześć!